Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was ASMR po polsku. Dawno niczego nie było. Jakieś, co to jest? Co to ma być? Co to ma być? Nie wiem. Tak, postanowiłem nagrać dla Was ASMR po polsku. Jakieś drapanie mikrofonu. Może lekkie dotykanie. Się spodoba. Jeśli Wam się nie spodoba, no to skarg nie przyjmuję. Sorki, taki mamy klimat. Pozwólcie, że najpierw oszczędzić trochę bólu. Oczywiście chciałem obciąć moje paznokcie, ale uznałem, że jeszcze je wykorzystam do tego filmu. Już są to, aż są za długie, już masakra. Nie lubię takich. Ale to dobre dla ASMR. Zastanawiam się, czy to słychać dobrze, lepiej czy gorzej niż to, co ja słyszę w słuchawkach. Nie wiem, okaże się przy edytowaniu. Nie rozpraszają i nie przeszkadzają Wam. Niestety nic z tym nie mogę zrobić, a czekać do nocy to mam dzisiaj kilka filmów do nagrania. Nie nagrałbym wszystkich w jedną noc. Thank you.
10 minut, zanim się chyba zmęczy i uspokoi. No masakra, mówię wam. Czasem jest to denerwujące, jak nagrywam i słyszę w słuchawkach, jak on szczeka. I tylko czekam, aż przestanie, a on nie przestaje. Można się trochę zestresować. Zresztą powiem wam szczerze, że ja dosyć mocno się stresuję, jak nagrywam ASMR filmiki, bo każdy jeden dźwięk, na przykład przejeżdżające auto, albo właśnie jakieś szczeknięcie, czy ktoś jak coś na dworze powie i to słychać, wyprowadza mnie z takiego nierównowagi, ale takiego transu jakby nagrywania i ja się później cały pocę i się denerwuję, że to wszystko słychać i mi przeszkadzają i muszę zacząć od nowa i będę musiał kleić filmiki, nie wiem czy to będzie takie spójne wszystko, wiecie, o to mi chodzi, ale później odpalam sobie filmik youtubera, który ma setki tysięcy subskrypcji, czasem nawet jest taki, który ma ponad milion i się okazuje, że ten ktoś w ogóle nie dba o to, czy coś słychać z zewnątrz, czy nie. No, nie wiem, mieszka w jakimś mieszkaniu, ktoś sobie na górze sika, a on to zostawia. No nie wiem, ktoś trzaska drzwiami w innym mieszkaniu, on to zostawia. I okazuje się, że może to, nie wiem, może ja przesadzam z tym wycinaniem wszystkich odgłosów innych, no ale wydaje mi się, że raczej takie rzeczy nie powinny zostawać w filmikach, tym bardziej jeśli masz setki tysięcy i ponad milion subskrypcji, co nie? Mam rację czy nie mam, ja nie wiem. Thank you.
nadzieję, że to dobrze słychać, bo głupio by było, gdybym siedział tak przez 2 minuty i koniec końców okazałoby się, że tego stukania w ogóle nie słychać. School.